Witam wszystkich w kolejnym vlogu, tak jak wspominałem na którymś z vlogów, jak brat wywiezie obornik, pojedziemy orać. Pojadę w sumie ja orać. No i jak widzicie, ciągnik mam już. Zapalony, żeby się trochę rozgrzał. No i lecimy z tematem. Brat też tutaj ostatni rozrzutnik ma do wywiezienia. Woził od godziny, nie wiem, 11:30. To jest siódmy chyba rozrzutnik, z tego co się nie mylę. Płyta już jest pusta, jak widzicie. Jutro jeszcze chcę dowieźć jeden rozrzutnik. I to byłoby na tyle znowu w tym roku. Jest strasznie zimno, masakrycznie. Nie wiem jak tam wszystko się nagrywa, nagrywa elegancko. Naprawdę pług jest strasznie ciężki, ponad tonę, i czuć po prostu jak jadę z etorem, że jest ten ciężar na tyle. Ciężko się jedzie. No jak wspominałem, nagram wam coś tutaj z mojej perspektywy, jak ja to robię. Jak mi tutaj będzie szła orka. Jeszcze trochę ustawialiśmy pług przed wyjazdem, żeby szedł nieco głębiej, ale i też żeby ten jego kąt po wpuszczeniu pługa w ziemię był prosty. Jak się patrzy na pług od tyłu, to tak właśnie też ustawialiśmy. Tak, oczywiście powinien być pług ustawiony poprawnie. Teraz tu pewnie ciągnik będzie zaparowany, ponieważ ogrzewania w nim nie ma. Nic, kompletnie zero, żadnych nawiewów. Przez co też zimno jest naprawdę. No i też te szyby parują. No jeszcze zostanie tam kawałek, pół kawałka dokładnie do zaorania. Zobaczymy sobie. Wsteczmy i lecimy.
dobrze. Moim zdaniem. Nie wiem jak tam gra. Uważa. Ta pierwsza skiba troszeczkę za głęboko. Zobaczymy dopiero po wyjściu ściągnika, jak to wygląda. Moim zdaniem idzie w miarę dobrze. Chociaż mało widać jest przez to wszystko. No. Gorzej jest, widzę. Stanowczo gorzej. Dziwnie tutaj brat zorał. No co już jest. Jak to wygląda? No. Tu widać na rędzinie to nie ten pierwszy przejazd wygląda jak wygląda, brat, tutaj chodzi, ja robię obrót i ogień. Jak tam temperatura? 60. Na dużo wody było w zetorze i ją chyba wywaliło.
1-4, teraz zobaczymy, nie 2-1. Wszystkiego dogląda, jak to idzie, idzie dobrze. No, nie trzymam nic, ciągnik sobie swobodnie jedzie, tak to ma być. Na rędzinie wiadomo, tam pod górę ciężko cokolwiek zrobić, wyjechać. A tak to tutaj elegancko idzie. Właśnie te dwa przejazdy pierwsze, później to już idzie, dlatego też tak mało mówię, chcę to wszystko podoglądać, jak to idzie, wygląda, ale pierwszy raz dobrze poszedł, ten tak samo. Dobrze idzie. Traktorku, jedź.
všetky reči. No, Jorka je elegantsko. Rovno pozakrivané, głęboko, teraz to tak. Tak to ja mogę orać. W sumie no trochę was bruzdy wyjąłem, ale nic się nie dzieje. Lecimy dalej z koksem.